Otóż chciałem pewien fragment wypowiedzi zdementować. Panie Franciszku, ja nie użyłem nigdy sformułowania, które pan tutaj przytoczył, przechodząc z Kętrzyna do Reszla, że przechodzę dlatego, że nie daję sobie rady w Kętrzynie. Nigdy tak nie powiedziałem. Natomiast pamiętam dokładnie, jak dzisiaj, że powiedziałem, że korzystam z okazji, że w Reszlu jest wakat i ponieważ jestem zmęczony w Kętrzynie ingerencją, silną ingerencją polityki właśnie w ten szpital, korzystam z okazji i idę na bardziej spokojny szpital, czyli do Reszla. Tego typu wypowiedź moja była. To jest co innego niż pan tutaj właśnie stwierdził. Także chciałem to wyraźnie zdementować. Odpowiadając teraz na pytanie pana redaktora Tomczaka, powiem tak, dzisiaj no, najpierw z panem starostą spotkaliśmy się z kierownictwem tak zwanym szpitala i z ordynatorami i nie tylko. Nie było absolutnie żadnych symptomów, żadnych informacji, żadnych działań. Ja niczego nie zauważyłem, pan starosta też. Pan starosta pożegnał się z nami, odszedł. Ja zostałem sam, jeszcze długo żeśmy dyskutowali na tematy już poszczególnych oddziałów, wypytując poszczególnych ordynatorów, co słychać, że mnie zreferowali po prostu. Tak, i ja to potwierdzam. Ja to potwierdzam. Potem jeszcze rozmawiałem na oddziale chorób wewnętrznych, szczególnie zszedłem tam właśnie do lekarzy i absolutnie. Powiedziałbym wręcz odwrotnie, atmosfera jest normalna. Jest atmosfera pracy, nie ma żadnej tam presji, że ktoś chce odchodzić, że ktoś, prawda, jest niezadowolony. Jedynie cały czas, jeżeli były jakieś narzekania, to na małą ilość lekarzy, ale ogólnie. Ja się z tym zgadzam. Ale to nie dotyczyło. Natomiast, ale ja właśnie chciałem rozszerzyć, panie Andrzeju, jeżeli pan pozwoli. Teraz odpowiadam na pana pytanie wprost. Trzy osoby złożyły dzisiaj rezygnację z pracy. To są akurat te osoby, które tam siedzą. Pani księgowa główna, tak od tej strony i od pani zaczynając, po środku pan doktor Butkiewicz, jako zastępca dyrektora właśnie do spraw medycznych i pan Jacek Górski, jako kierownik działu usług medycznych. A to pana nie zauważyłem. Przepraszam bardzo, nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy. Nie, to przepraszam, nawet nie wiem, jak pan się nazywa.